Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie równanie. Mamy po lewej stronie i po prawej x, są również nawiasy. To przede wszystkim należy pozbyć się nawiasów, czyli liczby, które stoją przed nawiasami, będą wymnożone przez te liczby, które są w nawiasach. Więc tak, x przepisuję, odjąć. 1 druga razy 3x to będzie 3 drugie x. Następnie 1 druga razy 3 to będzie 3 drugie, 3 drugie, tak? Bo 3 razy 1 to jest 3, więc 3 drugie. Równa się 2 odjąć i teraz co? Jaka stoi liczba przed nawiasem? Minus 1, to traktujemy jako minus 1. Minus 1 razy 1 to jest minus 1 i minus 1 razy minus x to tu będzie plus x, czyli inaczej mówiąc, jeżeli minus jest przed nawiasem, a opuszczamy nawias, to oznacza, że w środku zmienią się znaki, czyli jedynka dodatnia zrobi się ujemna, natomiast x ujemny zrobi nam się dodatni. No i teraz co? Należy uporządkować, czyli wszystkie x na lewą stronę, wyrazy wolne na prawą stronę, tak? Więc tu mam x, tu mam 3 drugie x i tutaj jest 1 x. Więc x minus 3 drugie x i ten x, który był z drugiej strony równania, przenosząc na stronę lewą, z prawej na lewą, tak, to wtedy zmieni swój znak. Jeżeli mam plus x, to z drugiej strony będzie minus x. A teraz wyrazy wolne, czyli 3 drugie było minus 3 drugie, na drugą stronę będzie plus 3 drugie, dodać 1. Dlaczego? Bo 2 minus 1 to jest 1, tak? To, co było po prawej stronie. No i teraz 1x odjąć 3 drugie x minus jeszcze 1x. Ile to będzie? 1x odjąć 3 drugie x to będzie, bo 3 drugie to jest 1,5, tak? Czyli będzie minus 0,5x i jeszcze minus 1x to będzie minus 3 drugie x. Albo inaczej mówiąc, tu jest x dodatni, a tutaj z kolei mamy minus x, to tego już nie ma, zostaje minus 3 drugie x. Równa się i teraz 3 drugie dodać 1, ile to będzie? Jedynka to jest inaczej 2 drugie, tak? Dlaczego tak zrobiłam? Żeby doprowadzić do wspólnego mianownika, bo jedna cała to będzie 2 drugie i teraz 3 dodać 2 to jest 5. Czyli po prawej stronie będzie 5 drugich, tak? No i teraz, żeby się pozbyć minus 3 drugich przy x, bo musimy sam x policzyć, to obie strony pomnożę przez liczbę ujemną odwrotność właśnie 3 drugich, tylko, czyli to będą 2 trzecie. I co teraz? Czyli x to się równa 5 drugich razy minus 2 trzecie. No i dalej, tylko przesunę troszeczkę, co dalej mamy? Dwójkę możemy skrócić z dwójką, tak, więc zostanie 5 razy 1 to będzie 5, 1 razy 3 to jest 3, no i minus zostaje, czyli nasz wynik to jest minus 5 trzecich. Można wyciągnąć całości, to będzie minus 1 i 2 trzecie. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.